Polskie Radio PIK. Żaneta Walentyn i goście w studio w Toruniu i w Bydgoszczy. Witamy Państwa w kolejnej radiokonferencji, w której omawiamy wydarzenia minionego tygodnia. Można również nas zobaczyć w internecie. Zapraszamy także do wideotransmisji. W Toruniu są z nami pani Joanna Szojring-Wielgus, Nowoczesna. Witam panią. Witam. Witam, dzień dobry. Pan Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich. Oraz pan Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. A w Bydgoszczy pan Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu, dzień dobry. Maciej Marzec, Polska Razem Jarosława Gowina. Dzień witam dobry pana. Państwu. Oraz pan Paweł Skutecki, Ruch Kukiz 15. Dzień dobry, witam. To może zacznijmy od matematyki. Stwierdziłam ostatnio, i chyba nie ja tylko, że jesteśmy chyba jedynym narodem, który ma największe problemy z matematyką. Państwo się już domyślacie, że chodzi mi o te dane dotyczące liczby uczestników w Marszu Kodu, bo to jedni mówią 45 tysięcy, tyle mówi policja. Przedstawiciel warszawskiego ratusza mówi 240 tysięcy uczestników. Dziennikarz TVN-u policzył, wyszło mu około 100 tysięcy. Dziennikarz Telewizji Polskiej 45 tysięcy 200. Nawet nie wiem, skąd mu te 200 tak dokładnie, bo liczył się wzięło. Ale musicie państwo przyznać, że różnice są ogromne. Można powiedzieć, że to nie ma większego znaczenia, a ja myślę, że jednak liczebność takich marszów, protestu, no jakieś znaczenie ma. Ale nie będziemy w tej chwili mówić o liczbach, bo pewnie w tej sprawie się nie porozumiemy, ale chciałabym zapytać panią poseł Joannę Szojring-Wielgus. Mhm. Protestowaliście państwo w Warszawie, ale przecież nie po to, żeby powiedzieć, że Polska jest w Europie, bo o tym wszyscy wiemy doskonale, więc dlaczego protestowaliście? No właśnie protestowaliśmy dlatego, żeby zaznaczyć, że Polska jest w Europie, bo uważamy, że Jarosław Kaczyński, niezależnie od tego, co mówi, chce niestety swoimi działaniami Polskę z Europy wyprowadzić. To po pierwsze. Po drugie, chcieliśmy również zamanifestować jedność opozycji, nie tylko tej parlamentarnej, ale tej też pozaparlamentarnej. Chcieliśmy pokazać, że liczba osób, które są niezadowolone z rządów Zjednoczonej Prawicy, jest naprawdę bardzo duża i tych osób jest coraz więcej. To nie jest tak, że chodzi na te nasze manifestacje bardzo mało osób, tylko ta liczba z manifestacji na manifestacje się zwiększa. I to są ludzie najróżniejsi. Ja generalnie brałam udział w większości manifestacji, w zasadzie we wszystkich w Warszawie, w Toruniu, które się odbywają w zależności od tego, czy jestem w Toruniu, czy nie. Natomiast wie pani co, ja uważam, że liczby nie są aż tak istotne tutaj, bo o liczbach powinny wypowiadać się osoby, które w marszu uczestniczyły. W tym sobotnim ja zrobiłam kilka takich kursów pomiędzy placem na Rozdrożu a placem Piłsudskiego i jak byłam na placu Piłsudskiego, to na placu na Rozdrożu jeszcze ludzie nie wychodzili, a to jest 3,5 kilometra. Mało tego, jest nakręcony filmik, była kamera ustawiona w jednym miejscu, która bardzo wyraźnie pokazuje przepływ ludzi, którzy idą na plac Piłsudskiego i tak naprawdę dopiero gdzieś około godziny 17:30 część osób z placu na Rozdrożu doszła na plac Piłsudskiego, kiedy już zakończyły się koncerty, które były jakby podsumowaniem całego marszu. Bardzo mnie cieszy fakt, że na tych marszach zawsze są osoby, które są bardzo przyjaźnie nastawione do innych. Nie ma mowy nienawiści, nie ma jakichkolwiek ataków, nie ma wulgaryzmów. Chodzą ludzie tak naprawdę w każdym wieku, bardzo dużo osób z dziećmi, osoby niepełnosprawne na wózkach. Wszyscy są życzliwi, uśmiechnięci i to jest sukces. No, pani poseł, tam kilka widziałam takich haseł, które niekoniecznie były życzliwe i uśmiechnięte w kierunku rządzących. Ale to jest chyba normalne na wielu różnych marszach jednej i drugiej strony, więc to nie o to chodzi. Tylko ale wie teraz pani co, mogę jedno zdanie. Oczywiście jak ja 12 marca byłam jakby konferansjerem tego marszu, który był wtedy i zauważyłam hasła, które były według mnie mową nienawiści, to od razu apelowałam, żeby takie hasła ściągnąć. Ja rozumiem, więc, że trudno zapanować przy tak dużej liczbie osób. To jest oczywiste. Panie pośle, zwracam
zwracam się do pana posła Antoniego Mężydło z Platformy Obywatelskiej. Przed chwilą pani poseł powiedziała, że w Polsce jest zagrożona demokracja, dlatego protestowaliście państwo. Czy chodzi tylko i wyłącznie o Trybunał Konstytucyjny? Tak, no chodzi o trójpodział władzy, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tych liczbach, bo pani redaktor bardzo dużo mówiła, a później pani jakby troszeczkę to zignorowała, tę liczbę. Ja, wie pani co, ja byłem no, gdzieś tam w drugiej części tego pochodu i muszę pani powiedzieć, że robiło to ogromne wrażenie. Ja mniej więcej ruszałem z placu na Rozdrożu z tą grupą toruńską dopiero wtedy, kiedy już czołówka była na placu Piłsudskiego. A za mną następna grupa, bo później myśmy dotarli tak w końcu, żeby wrócić potem do autobusu, tylko dotarliśmy do Placu de Gaulle'a, tam gdzie jest ta palma. I pod palmą to grupa następna, toruńska, docierała 20 minut po nas. Myśmy tam 20 minut czekali, żeby doszła następna grupa, która już była w tym ostatnim fragmencie tego protestu. Po prostu ta trasa była za krótka, żeby zmieścić na tej trasie wszystkich uczestników, a szliśmy naprawdę bardzo wolno, żeby się nie zadeptać. To była na pewno największa manifestacja. Ludzie jak szli, to gęstość, którzy dochodzili tam na tych ludzi, którzy dochodzili do placu na Rozdrożu, to przypominała wtedy te takie największe wydarzenia w historii Polski, jak no, przyjazd papieża, Błonia i tak dalej. Panie pośle, ja nie zignorowałam, dlatego mówiłam, że liczba ma znaczenie. Natomiast muszę pani powiedzieć, to ma znaczenie, ogromne znaczenie. Myślę, że ona uświadamiała wielkość tej manifestacji, bo tutaj najważniejsi to byli ci ludzie, naprawdę nie przywódcy, bo tam nie było brawurowych jakichś wystąpień czy historycznych wystąpień przywódców. Najważniejsze było to, że nas się tak dużo tam zgromadziło i tak dużo ludzi przyjechało. Ale protestowaliście? I z intencjami jakimi... Tak, oczywiście, że protestowaliśmy przeciwko łamaniu trójpodziału władzy, przeciwko temu wszystkiemu, co się dzisiaj w kraju dzieje. Ludzie uważają, że to jest zagrożenie, że cały dorobek, który dotychczas osiągnęliśmy po przemianach, może zostać zmarnowany. No przecież jak pani mówi o Unii Europejskiej, to obniża się ogromnie prestiż Polski w Unii Europejskiej. Jeżeli już Polska zostanie, bo nie jest zagrożona, pani mówi, w tej Unii Europejskiej, to może się stać tak, że ze względu na te problemy, które ma dzisiaj Unia Europejska, że będziemy krajem Unii Europejskiej drugiej prędkości. To nam grozi. Prestiż na pewno mamy mniejszy. No tutaj ludzie się martwią o to, no ale przecież nie dostaniemy tyle pieniędzy. Tam trzeba było ludziom tłumaczyć w czasie tego marszu, że jednak Platforma Obywatelska jednak posiada znaczącą grupę parlamentarzystów, jest tej największej frakcji. My o te środki będziemy walczyli. Być może, że chwilowo zostaną wstrzymane, bo nie wiadomo, jakie będą dalej posunięcia tutaj w Polsce. I jak na to będzie patrzyła Komisja Europejska? No bo po prostu dzisiaj Polska staje się problemem. Oczywiście Unia Europejska ma większe problemy niż problemy z Polską, bo to jest sprawa uchodźców, sprawa Grecji i tak dalej. Mhm. To dalej wszystko istnieje i to się nic nie skończyło. Ale i sytuacja na wschodzie Europy, na Ukrainie i tak dalej, to są też problemy Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, a między innymi są to problemy polskie, szczególnie jeśli chodzi o wschód. I ja myślę, że to jest istotne. I dobrze, że społeczeństwo się tym wszystkim przejmuje. Wszyscy się troszczą. To jest z uwagi na troskę o Polskę i to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński nie panuje nad tą sytuacją. Jarosław Kaczyński nie panuje nad sytuacją? Czy może należałoby, tak jak twierdzi minister Waszczykowski, zignorować ten marsz? Pytanie do posła Piotra Króla. Myślę, że on Prawo nie zignoruje. I Sprawiedliwość. Jarosław nie zignoruje. Panie pośle. No przede wszystkim warto byłoby zapytać, tym bardziej, że pan Antoni Mężydło taki poruszony się dzisiaj wydaje. No gdzie ten milion, który miał przez Warszawę przejść? Jaki milion? Wystarczy ćwierć. Polecam zapowiedzi pana Grzegorza. Nie wiedziałem, myślałem, że się zwracam do pana posła, ale to... Ale marsz był duży, panie pośle. No był duży. No zacznijmy od tego, że pan Grzegorz... Wy mieliście milion wyprowadzić z tego, co pamiętam. Nie kłóćmy się w tej chwili o liczby, proszę państwa. Wszyscy uznajemy, że marsz był duży. Ja nikomu nie przerywałem, a zdążyłem dwa zdania opowiedzieć. Pani mi przerywała dwa razy, więc może... No bo pan kłamie i od razu trzeba to sprostować. Pani poseł, no to możemy się zobaczyć w sądzie. Polecam wypowiedzi
wypowiedzi pana, polecam wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny, który zapowiedział, że w tym marszu weźmie milion osób. Nie wiedziałem, że pani jest działaczem. Nie, powiedział 150 tysięcy. Powiedział 150 pani tysięcy. Pani poseł, marsz był duży. Uznajemy, że był duży. Nie będziemy się kłócić o liczby, dlatego to nie jest ignorowanie z mojej strony liczb, ale no, podawane są bardzo rozbieżne te liczby. Marsz był duży. Czy zrobił na was, na Prawie i Sprawiedliwości, obozie rządzącym wrażenie? Jeżeli pani redaktor pozwoli, to tylko skończę myśl, więc najprawdopodobniej mimo tego, że osoby funkcyjne w Platformie, czyli tam począwszy od radnych, nawet jeżeli nie mogły jechać, to musiały wyznaczać zastępców, więc no, bo jakieś, był wprowadzony jakiś obowiązek, no to tych planowanych liczb się nie udało osiągnąć, no to też warto powiedzieć, to nie wszyscy słuchacze ziemi Kujaw i Pomorza muszą wiedzieć, w tym dziwnym zbiegiem okoliczności, to jest pierwszy raz od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, myśmy w Warszawie, pani Grunkiewicz-Gwalcz z Platformy Obywatelskiej postanowiła uczcić to wejście tydzień później, czyli 7 maja, to zresztą tutaj padło, koncerty były specjalnie organizowane, czyli no, były przedsięwzięte na koszt podatnika całe warszawskiego, cały spektakl tego, żeby ludzi przyciągnąć, mimo tego tej magicznej liczby nie udało się osiągnąć. No dwa zdania komentarza do tych irracjonalnych zarzutów. No jeżeli Unia Europejska ma problem z jakimkolwiek krajem, to ten kraj się nazywa Wielka Brytania. No bo rozumiem, że przyjmujemy fakt, że tam się będzie toczyło referendum w sprawie wyjścia, więc jeżeli Unia Europejska ma problem z jakimś krajem, to z całą pewnością nie z Polską, tylko z Unią Europejską. No a te wypowiedzi pana posła Mężydły mówiące o tym, że jak Platforma nie rządzi, to Polska może nie dostać dotacji unijnych, które już są przyznane i oni będą to walczyć, no to tylko pokazuje stosunek do państwa, czyli jak my rządzimy, to jest jedyny scenariusz, który przyjmujemy. Jak nie ma, to przeciwko temu protestujemy. No to z taką polityką i takiemu uprawianiu polityki jesienią zeszłego roku Polacy powiedzieli zdecydowane nie i myślę, że ta jakość rządów Platformy i PSL-u w dużej mierze przyczyniła się do tego, że nam się udało osiągnąć takie historyczne zwycięstwo, ale sądząc po tych głosach, to tutaj niewiele dotarło do moich przedmówców. Pan Maciej Marzec, Polska Razem. Główną taką osią nieporozumienia czy konfliktu jest Trybunał Konstytucyjny. Myśli pan, że istnieje szansa na jakieś zbliżenie w tej sprawie? Myślę, że szansa na zbliżenie jest, szansa na kompromis jest i z doniesień, które docierają, chociażby wynika, że rzeczywiście i z inicjatywy prezesa Kaczyńskiego propozycje kompromisu padają. Jest kwestia, czy on zostanie uwzględniony, ale wracając do marszu, pozwoliłbym sobie na taką dwustronną refleksję. Jako prawnik bardzo cieszy mnie w sumie fakt, że ludzie obojętnie już w jakiej skali, ale w każdym bądź razie znajdują czas i ochotę, żeby manifestować zainteresowanie obroną prawa. Jest oczywiście pytanie, czy te pobudki są prawdziwie motywowane, ale sam fakt, że taka inicjatywa obywatelska występuje, to mnie jako i konserwatystę, i prawnika bardzo cieszy, bo to dobrze, że ludzie też potrafią demonstrować nie tylko w celu zdobycia jakichś przywilejów ekonomicznych, ale obrony prawa i systemu. Natomiast źle się dzieje, że ten potencjał zaangażowania obywatelskiego wykorzystuje się nietrafnie, czy wręcz wpływając na tych obywateli w sposób opierający się o fałsz, tak? Wykorzystuje się, przekierowując ich zaangażowanie na tematykę problemów, które nie istnieją, na przykład wyjście Polski z Unii Europejskiej. Więc sama postawa obywateli, ich zaangażowanie zasługuje na aprobatę, natomiast to, w jaki sposób opozycja to zaangażowanie wykorzystuje i politycy, niestety nie. Bo trzeba powiedzieć, że ten marsz obok zaangażowania obywatelskiego i ten protest był po prostu rozgrywką wewnątrz opozycji. To oczywiście jest w demokracji zupełnie normalne, ale tak naprawdę o to chodziło. Chodzi o wywalczenie pierwszej pozycji startowej w nadchodzących wyborach. I pan Zbigniew Sosnowski w naszym toruńskim studiu pod Krzywą Wieżą, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan był, panie pośle, na tym marszu?
Nie, pani redaktor, nie uczestniczyłem w tym marszu. Brałem udział w uroczystościach związanych z Dniem Strażaka w województwie kujawsko-pomorskim. Ale wiem, że wielu mieszkańców naszego regionu było na tym marszu. I co więcej, słucham uważnie każdej wypowiedzi tu w studio i chciałbym jednak trochę prosić co niektórych o rozwagę. Otóż to nie jest tak, że wszyscy tam jechali pod przymusem i wręcz pod karabinem. Zapewniam pana posła z PiS-u, że mnie wiele osób pytało, czy będą jakieś autokary, bo oni bardzo by chcieli jechać na ten protest. No, tego i nie wtedy neguję. Odpowiadałem, nie, bo ja nic nie organizuję. Ale ludzie spontanicznie też jechali własnymi samochodami po to, żeby zamanifestować. Otóż, drodzy państwo, mnie wcale nie cieszy to, że mamy taką sytuację w Polsce, bo ja staram się zawsze być rozważny i z rozwagą podchodzić do tego, co dzieje się w Polsce. I dla mnie Polska, moja ojczyzna, jest najważniejsza, ale trzeba pamiętać o tym, że w proteście uczestniczyli ludzie, którzy reprezentują różne formacje polityczne. I tu znowu mam odwagę powiedzieć, że proszę zwrócić na to uwagę, że każda formacja polityczna szła pod swoim szyldem, ze swoim programem, a to, co nas łączyło, to sprzeciw przeciwko takiej władzy. A pan Ryszard Petru problem, miał koszulkę pozwoli pani, że odniosę się. Otóż gdyby, bo była ta forma sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość realizowało zadania, o których się tak jak wypowiada się, to byłoby wszystko okej. Okay. Podam konkretny przykład. Oto w dniu 4 maja na placu Piłsudskiego odbywają się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wiadomo, że najważniejsze osoby w straży to komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Związku, który zrzesza w swoich szeregach prawie 600 tysięcy strażaków. I co się dzieje? I prezes Zarządu Głównego nie ma prawa głosu. Oto, a z drugiej strony słyszymy z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakim to szacunkiem darzą strażaków ochotników, jakie należy im się słowa uznania. I oczywiście zapewne pan poseł z PiS-u powie, tak, wielkie uznanie dla strażaków, no ale głosu dla strażaków i przedstawiciela, czy tego, który dowodzi nimi, nie ma. Oto jest przykład z jednej strony pięknych słów i z drugiej strony praktycznego działania. I oto słyszymy, proszę zwrócić uwagę, nierozwiązany problem Trybunału Konstytucyjnego, a już słyszymy, trzeba zmieniać konstytucję, słyszymy już o nowej ordynacji wyborczej. To jest nic innego jak oszukiwanie zwykłych Polaków i odwracanie uwagi od tego, co jest rzeczywiście problemem. Zamiast autentycznie rozwiązywać po kolei problemy, ciągle wytwarza się nowe. Jedni mówią, że uchodźców trzeba przyjmować, bo takie zobowiązania z tego samego obozu, z obozu rządzącego. I z drugiej strony słyszymy prezesa Kaczyńskiego, który mówi, absolutnie nikt w Polsce nie będzie przyjęty. Więc chciałbym wreszcie poznać zdecydowane, jasne i jednoznaczne stanowisko w każdej sprawie, a nie kto rano wstanie, ten wydaje swoje opinie i co innego się mówi, a co innego się robi. Myślę, sprawę, że ten przykład ze strażakami jest najlepszym dowodem, o co tu tak naprawdę chodzi. Poruszył pan sprawę konstytucji, zaraz do niej przejdziemy, ale jeszcze oddamy głos panu Pawłowi Skuteckiemu, ruch Kukiz 15. Jak to z tym marszem było? Panie redaktorze, ja to najchętniej bym się zrzekł tego głosu, bo ja mam wrażenie, że ja żyję w jakimś innym świecie, bo tu słyszę porównania tego marszu do pielgrzymek Jana Pawła II. Słyszę, że Polska ma wychodzić z Unii, że demokracja jest łamana, bo przedstawiciel strażaków nie zabrał głosu. Ja myślę, że to żyję w jakiejś, nie wiem, innej rzeczywistości. Pana głos najlepiej oddaje szacunek dla tych strażaków. A faktem jest, że marsz był, bo marsz był duży i to jest jakby specyfika Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił jak nikt inny połączyć opozycję. Nie całą, no bo wiadomo, my nie braliśmy w tym udziału, bo nie widzimy potrzeby. Jakby. Nic się takiego w Polsce nie dzieje, co by wymagało jakichś jako nadzwyczajnych opozycja. Środków. Panie pośle, my jesteśmy opozycją, która wie, czego chce i dobre rzeczy popiera, złe neguje. No nie jesteśmy opozycją totalną jak wy, którzy mówicie, że wszystko, co ma znaczek PiS-u, jest złe. No bo to nieprawda. Pan wspomniał i pan poseł Zbigniew Sosnowski o zmianie konstytucji.
ruch Kukiz 15 chciałoby tę konstytucję zmienić. A co wam się nie podoba w obecnej konstytucji? Dlaczego chcecie zmienić konstytucję? Znaczy, nam się nie podoba tak naprawdę cała konstrukcja państwa oparta na tej konstytucji Aleksandra Kwaśniewskiego, jaką dzisiaj mamy. Ale co konkretnie należałoby zmienić? Priorytetem dla nas były, są i będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Wierzymy naprawdę głęboko w to, że przemodelowałyby całą scenę polityczną w Polsce. Ostatnie wybory do Senatu wskazały, że i tak ludzie głosują nie na nazwiska, a na partię. JOW-y do Senatu są jakąś karykaturą. To nie może być. Nie możemy patrzeć na okręgi tak wielkie jak do Senatu, jako na jednomandatowe tak naprawdę, bo w momencie, kiedy byłby poseł z każdego powiatu, bo mniej więcej tak by się to układało do Sejmu, rzeczywiście... To jest informacja nieprawdziwa, tak by nie było. Tak by nie było, panie pośle. To zaraz oddam panu głos, ale czyli JOW-y. I coś jeszcze? No system tak tutaj... Jakby... Ale system, ale za systemem kryją się konkretne rozwiązania. Co wam się nie podoba w obecnym rozwiązaniu konstytucyjnym? No na przykład to, że tak naprawdę, bo tutaj państwo z opozycji krzyczą o trójpodziale władzy, obecna konstytucja niestety trójpodziału władzy nie zawiera. No, jeżeli minister może być posłem i równocześnie głosować wybierając sędziego, no to nie mamy tutaj do czynienia z żadnym trójpodziałem władzy, to jest fikcja. Chcielibyśmy faktyczny trójpodział władzy, chcielibyśmy zboczyć nieco z kierunku takiego, jaki mamy dzisiaj w stronę systemu kanclerskiego, prezydenckiego, jakiegokolwiek. W każdym razie. Czyli większe uprawnienia dla prezydenta? Prezydenta lub premiera, no to już możemy dyskutować na ten temat, ale żeby była jedna osoba odpowiedzialna za kreowanie polskiej polityki i wewnętrznej, i zewnętrznej, no bo dzisiaj tak naprawdę od lat mamy ten kłopot, że jest kilka ośrodków. Teraz, kiedy prezydent i premier są z jednej opcji, no nie jest to tak widoczne, ale kiedy było inaczej, no dochodziło do takich absurdalnych dosyć sytuacji, że prezydent kreował swoją politykę zagraniczną, a premier swoją. No się dogadywali jakoś. No przypominam to dogadywanie się o krzesło. Była szorstka przyjaźń, ale... No tak, no tylko tak. Panie Rafał, czy konstytucja służy do tego, żeby ją pisać pod aktualną sytuację polityczną? Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. 1997 rok i to, co pani mówi, znaczy myśmy się przyzwyczaili do tego, że przepisy miały jakby jakoś sankcjonować jakieś role dwóch ważkich polityków wtedy ówczesnej postkomunistycznej lewicy, prawda, i no i jakoś to wyglądało. Ale co należy zmienić, panie pośle? No, bo Jarosław Kaczyński też zapowiadał 2 maja zmiany w konstytucji. Jesteśmy na tyle otwarci, że no bo oczywistym jest, że pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to jest doprecyzowanie, w ogóle usystematyzowanie tej sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, no bo tutaj czego by kto nie wymyślił, no to ten wybór 18 sędziów na 15 miejsc pod koniec zeszłej kadencji przez Platformę i PSL, no zapoczątkował ten kryzys, w którym teraz jesteśmy. Ale to już wiemy, to już się wydarzyło. Ale to w naszej ocenie, znaczy pomysł polega na tym, żeby zrobić to niezwykle otwarcie, to znaczy żeby z konstytucjonalistami, z prawnikami, ale też z politologami przeprowadzić taki rodzaj, najpierw taki rodzaj ankiety, tak to zostało roboczo nazwane, czyli jakby żeby zdiagnozować te obszary, w których konstytucja mogłaby być zmieniona i jakby dopiero po tym, żeby nie zamykać z gruntu, że na przykład mówimy tylko tak o kwestii doprecyzowania trybunału, tylko żeby tutaj była jakby jak najszersza dyskusja, więc tutaj akurat w tym zakresie jesteśmy otwarci i to będziemy chcieli robić, natomiast podkreślam, że żadnych jeszcze, znaczy no chcielibyśmy, żeby to jakby z drugiej strony tutaj była inicjatywa, czyli że dyskusji, tak? Dyskusji, rozmowy i tych no począwszy od środowiska Pawła Kukiza przez wszystkie środowiska polityczne, ale też różne środowiska społeczne, żeby tą sytuację zdiagnozować i w jakim kierunku te zmiany miały pójść. Opozycja może powiedzieć, ja zaraz oddam jej głos, że narobiliście bałaganu z Trybunałem Konstytucyjnym i teraz próbujecie naprawić poprzez zmianę konstytucji. Czy tak powie opozycja, czy ja tutaj za daleko się posunęłam? Jeszcze raz podkreślam, że te zmiany mają dotyczyć różnych aspektów, tylko tego jednego problemu. Oddaję głos opozycji, Joanna Scheuring-Wielgus. Nowoczesna. No,
przysłuchując się tego, co panowie i z Prawa i Sprawiedliwości, z Kukiz 15 mówią, to pokazuje, że państwo kompletnie nie wiecie, co chcecie w ogóle zmieniać w konstytucji, nie macie w ogóle pomysłu na to. A to jest dobra konstytucja, zanim, ta z 97 roku? No właśnie, chciałabym powiedzieć. Konstytucja z 97 roku to jest konstytucja, na którą każdy z nas przysięgał 12 listopada. Każdy z nas. I pan Paweł Skutecki, i pan poseł Król również. Przysięgał też na tę konstytucję prezydent Andrzej Duda. I niestety, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość, zanim powinno najpierw przestrzegać tej konstytucji, która obowiązuje, i dopiero kiedy będzie atmosfera w ogóle do dialogu jakiegokolwiek, możemy rozmawiać na temat zmian. Chciałabym zwrócić uwagę, że konstytucja z 97 roku była opracowywana około 9 lat. I w atmosferze, którą teraz mamy, w atmosferze podziału społeczeństwa, do którego niestety doprowadza Prawo i Sprawiedliwość, nie ma w ogóle jakiejkolwiek mowy o tym, żeby na ten temat rozmawiać. Najpierw konstytucję trzeba przestrzegać. A artykuł 190 konstytucji wyraźnie mówi, że wyroki Trybunału są ostateczne. I gdyby Prawo i Sprawiedliwość... I dlatego do 99 roku byś Sejm odrzucał. I gdyby Prawo i Sprawiedliwość przestrzegało konstytucji i nie byłoby tak, i nie byłoby tak uparte i potrafiło zrobić krok wstecz, to by była zupełnie inna rozmowa. Dobrze, to panie mam jedno pośle, pytanie. Czy była pani łaskawa powiedzieć mnie pytania, i słuchaczom, dlaczego dlaczego do 1999 roku na bazie tej konstytucji można było odrzucać orzeczenia Trybunału? Może to pani nam wyjaśnić? Panie pośle, pytania zadaje mi, jestem w audycji w Radio PIK, i pytania mi zadaje pani redaktor. Natomiast chciałabym panu... może pan na piśle. Mogę dokończyć zdanie. Chciałabym też zwrócić jedną uwagę, że ta konstytucja ma swoje niedoskonałości. Natomiast zarzewie tej konstytucji, jakby problemu, które było, to był problem pomiędzy wyjazdem Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta, i Donalda Tuska do Unii Europejskiej. To był jedyny konflikt, który pokazywał słabość tej konstytucji. Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek dyskusji na temat zmiany w konstytucji w atmosferze podziału społeczeństwa, do którego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele. I pan poseł Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Jak pan uważa, panie pośle, czy nasza konstytucja opracowana w 97 roku to jest dobra konstytucja i nie należy jej zmieniać? Czy specjalnym zwolennikiem tej konstytucji nie byłem, ale jeżeli już ją mamy, to ja uważam, że trzeba przestrzegać tych wszystkich przepisów, i wielokrotnie napotykałem się, czy to w procesach legislacyjnych i tak dalej, z mankamentami tej konstytucji. Przede wszystkim, co już tutaj niektórzy zauważyli, ale tak jasno nie sformułowali, to jest konflikt, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, bardzo silną legitymację. Legitymizowany jest w wyborach powszechnych prezydent, natomiast jeśli chodzi o udział we władzy, to właściwie ma trochę tamtych prerogatyw i niewiele może zrobić. A uważam, że jeżeli ktoś ma tak silną legitymację społeczną do tego, żeby sprawować władzę wykonawczą, to musi tą władzę posiadać. Czyli większe uprawnienia dla prezydenta. Ja jestem zwolennikiem tradycyjnie i myślę, że większość konserwatystów jest zwolennikami systemu prezydenckiego w Polsce, ze względu na to, że my w okresie II Rzeczypospolitej ten system mieliśmy i on jakoś tam jest w naszej tradycji zapisany. Natomiast wiem, że środowiska liberalne zawsze są zwolennikami tego rozwiązania kanclerskiego. Ja nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński dzisiaj akurat jako konserwatysta forsuje ten system kanclerski. To jest jakoś takie niespójne z jego poglądami, ale ja myślę, że dlatego, wcześniej, że... chciał prezydencki, że... prawda? W 2006 roku mówił o tym, że to prezydent powinien mieć. No tutaj trochę się, tutaj pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus ma trochę racji, że wtedy był w 2006, wtedy kiedy był zwolennikiem systemu prezydenckiego, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem, więc ja myślę, że tak tutaj koniunkturalnie nie możemy na to patrzeć, ja myślę, że musimy patrzeć przez pryzmat wartości. No ja się zetknąłem z tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już się zdezaktualizowała ze względu na postęp technologiczny. Dzisiaj taki organ nie mógłby być wpisany w konstytucję. A jest organem konstytucyjnym. Jest organem konstytucyjnym, a jest mniej ważny. Czyli
panie na konwergencję, pośle, no jest czyli pole... przenikanie się tego rynku telekomunikacyjnego z rynkiem medialnym. No to przecież to już by trzeba było wyrzucić. Czyli jest pole do dyskusji, panie pośle. Jest to pole do dyskusji. Może się jeżeli pani pozwoli, pani redaktor, dokończy pan poseł i oddam panu głos. Ale ta konstytucja zdezaktualizowała się również przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, bo my w traktacie mamy zapisane przyjęcie euro, natomiast konstytucja nam tego zabrania. Takich możliwości nie ma. A przecież ja myślę, że również i Prawo i Sprawiedliwość pewnie zgodziłoby się przyjąć, tak jak prawa i euro ze względów na bezpieczeństwo. Przecież kraje przybałtyckie to nie dlatego przyjęły euro do swojego systemu, a nie walutę własną, ale ze względu na bezpieczeństwo, bo oni się już wcześniej czuli zagrożeni. My dzisiaj w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, ja myślę, że to bezpieczeństwo Polski zmalało, a na pewno Zachód byłby bardziej skory przyjść nam z pomocą, jeżeli tutaj byłaby ta wspólna walka. Czyli będziecie rozmawiać? Bo po prostu tutaj ja myślę, że nawet ze względów na bezpieczeństwo to euro, nie tylko ze względów gospodarczych jest potrzebne. Mhm. A zmienić to i tak musimy, bo w świetle prawa tych przyjętych międzynarodowych układów, to po prostu jest to zdezaktualizowane. Wiele, ale jest więcej takich pojedynczych spraw, które by trzeba było rozstrzygnąć, ale te sprawy nad tymi sprawami zasadniczymi, nad systemem wyborczym, chociaż ja jestem zwolennikiem tego proporcjonalnego, tej ordynacji proporcjonalnej, ale tutaj bym się zgodził z Pawłem Skuteckim, bo ja już wielokrotnie tutaj w mediach lokalnych przyznawałem mu rację, że to by było dobre rozwiązanie, taka kompletna separacja władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej. Pan Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, no jeżeli... jak pan słyszy, jest pole do dyskusji. No, dwa słowa tylko przypomnienia, bo tutaj pani poseł z Nowoczesnej, no to się na sali sejmowej daje zauważyć, no państwo, jakby no, historia Polski to nie jest ich ulubiona dziedzina. Tylko przypomnę, że na bazie tej konstytucji uchwalonej w 1997 roku w Polsce orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do 1999 roku odrzucano. To jest pewien historyczny fakt. I to o tym zwolennicy tych idealnych rozwiązań zapominają. A teraz w związku z tym, że no tutaj niektórzy, szczególnie z opozycji, jakby starają się przedstawić już taką rzeczywistość, której, no, nie wiem, czy to można nazwać rzeczywistością, ale taką wizję, której nawet wiedzą, co Jarosław Kaczyński myśli. No, myślę, że to albo to już jest jakiś problem. To może ja państwu, tylko panie rektor pozwoli, no bo ja mówię może 30 sekund. To może ja po prostu zacytuję, co Jarosław Kaczyński 7 maja na to pytanie odpowiadał na kilkanaście pytań internautów. Nie miał wpływu na to, jakie pytania były zadawane. Odpowiadał na wszystkie pytania, łącznie o tym, jaką potrawę lubi. Ale to rozumiem, że Bigos jest nie będzie chyba. Chociaż znając Nowoczesną, to i z Bigosu można zrobić jakiś problem. Zacytuję, co Jarosław Kaczyński powiedział dokładnie w odniesieniu do swojego poglądu na temat, niech państwo to odniosą do tego, co przed chwilą państwo usłyszeli od pani poseł z Nowoczesnej. W tym momencie system kancelarski byłby dla Polski dobry, bo jest poddany większej kontroli. W tym momencie, tak. Ale oczywiście to musi być wielka dyskusja z udziałem społeczeństwa, prawników. To musi być także kwestia referendum. Społeczeństwo powinno zdecydować. No i to jest Panie pośle, teraz mają państwo fakt przeciwko odniesieniu rzeczywistości w wydaniu Nowoczesnej. No, naprawdę polecam trochę historii Polski. Panie pośle, no kompletnie mnie pan do tego nie przekonał, bo ja nie wierzę w żadne słowo Jarosława Kaczyńskiego. Ale jednocześnie pani mówi, że pani wie, co on myśli. Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił rzeczy, a później powiedział kiedyś przecież, że nie będzie nigdy premierem, powiedział, że Antoni Macierewicz nigdy nie będzie ministrem obrony narodowej. Po prostu Jarosław Kaczyński mówi to, co w danym momencie jest dla niego odpowiednie. Po prostu mu nie wierzę w żadne słowo. Pytania egzorcyści są najlepsze. Teraz Maciej Marzec, Polska Razem. Jak pan słyszał, także pan Antoni Mężydło, pan poseł Antoni Mężydło też widzi w naszej konstytucji jakieś pola do rozmów. Nie mówię, że do zmian, ale do rozmów. Pani Anna Szojling-Wielgus z Nowoczesnej niekoniecznie. A co pan jako prawnik na ten temat? Jako prawnik to może zacznę od zmian, których potrzeba ujawniła się chociażby przy okazji konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego i bynajmniej nie chodzi tutaj o system doboru sędziów, choć pewnie on też wymaga gruntownego przemyślenia i zmiany, ale chodzi o zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji. W artykule 8 ta zasada jest w Konstytucji wpisana,
o jej bezpośrednim stosowaniu, natomiast w praktyce, i to w praktyce wynikającej z wcześniejszych orzeczeń tegoż Trybunału Konstytucyjnego, ta zasada w Polsce w ogóle nie funkcjonuje. Obywatel w praktyce nie może powoływać się wprost na zapisy Konstytucji, nawet jeżeli one są bardzo konkretne, ponieważ Trybunał Konstytucyjny we wcześniejszych swoich licznych orzeczeniach wykreował zasadę nie tylko nawet domniemania konstytucyjności wszelkich ustaw, ale również zasadę wyłącznej swojej kompetencji do orzekania o niekonstytucyjności, pozbawiając tej kompetencji w szczególności sądy, i to zarówno sąd powszechny, jak i sąd najwyższy. Okazuje się, że w ten sposób wpędził się we własną pułapkę, nie mogąc ignorować wcześniejszej wdrażanej przez siebie zasady domniemania konstytucyjności, nie mogąc w ten sposób zignorować istnienia noweli do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I ze względu na aspekty prawne wprowadzenie realnej możliwości bezpośredniego stosowania konstytucji, jeżeli nie przez wszystkie organy, to na pewno przez sądy, byłoby zmianą, którą z pewnością trzeba przemyśleć. Ale jest wiele punktów innych, w których Polska Razem Zjednoczona Prawica postuluje zmiany, na przykład w zakresie zgodnym z postulatami formacji Kukiz 15, czyli okręgi jednomandatowe, czyli zdecydowanie się albo system kanclerski, albo prezydencki, ale też inne postulaty godne przemyślenia, jak chociażby ograniczenie możliwości zadłużania państwa na koszt przyszłych pokoleń, czyli wyłączenie możliwości zakładania deficytu budżetowego. Jest wiele punktów, gdzie rzeczywiście merytoryczna i szeroka dyskusja jest potrzebna, i to nie ma nic wspólnego z próbą, albo na pewno nie ogranicza się do próby rozwiązania w ten sposób problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, choć, i tu zgadzam się z panem posłem Królem, do rozwiązania tego problemu, który nawet w sensie stricte prawnym jest trudny do rozwiązania, i chyba rzeczywiście bez zmiany Konstytucji może być prawnie niemożliwy do rozwiązania. Na pewno dyskusja na każdy temat jest potrzebna, ale czy możliwa? Pan poseł Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, także w sprawie Konstytucji, panie pośle. Możliwa jest dyskusja? Myślę, że zawsze jest możliwość rozmowy, i dobrze, jeśli politycy chcą ze sobą rozmawiać, i rzeczywiście na pewno nie można powiedzieć, że ta konstytucja jest idealna, że rozwiązuje wszystkie problemy. Tak powiedzieć nie można, ale też byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o zmiany w tej konstytucji, bo tu każda frakcja polityczna, każda partia polityczna rozumie to zupełnie inaczej, co widać nawet tu po tych wypowiedziach. Bo kiedy pan poseł Skutecki mówi, że każdy powiat będzie miał swojego posła w okręgach jednomandatowych, to ja mówię, panie pośle, proszę nie kłamać. Zgodnie z polską ordynacją wybieramy 460 posłów, mamy około 30 milionów wyborców. Proszę policzyć, około 70 tysięcy wyborców, nie mieszkańców, potrzeba na jeden mandat. Dokładnie. Czyli trzeba połączyć co najmniej dwa, a w naszym przypadku niektóre powiaty mają 35-40 tysięcy mieszkańców, nawet trzy powiaty. A więc proszę opinii publicznej nie wprowadzać w błąd. Nie ma tak i nie będzie tak, że każdy powiat, ten nawet 35 czy 40 tysięczny, czy nawet 70 tysięczny powiat będzie miał swojego posła. To jest nieprawdziwa informacja, a ja lubię jednoznaczne i konkretne i prawdziwe wypowiedzi. Oczywiście proszę zwrócić także uwagę. Pan mówi o jednomandatowych. Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość mówiło o ordynacji proporcjonalno-większościowej, czyli mieszanej. Czyli już wiemy, połowa wybrana w wyborach proporcjonalnych, połowa w wyborach większościowych. No to jeżeli połowa wybranych, to jeszcze musi być większy obszar, na którym wybierany będzie ten jeden poseł. A więc już widać, że i jedno rzecz trzeba sobie w tym studio raz na zawsze powiedzieć. Oczywiście, bo dzisiaj tutaj dyskutowaliśmy, kto jest w koalicji, kto jest w opozycji. No wyraźnie widać od początku, że Kukiz 15, przynajmniej część posłów, od samego początku popiera rozwiązania
Zjednoczonej Prawicy. Ja nie mam o to pretensji. Nie mam o to pretensji, tylko dobrze by było, żeby mieli odwagę powiedzieć, my zawsze popieramy, na razie nas w koalicji nie chcą, ale my robimy tak jak koalicja i ja nie mam o to żalu, ale trzeba opinii publicznej mówić jasno. Ostatnie już pytanie, panowie, pole do rozmów. Jest pole do rozmów, bo panowie tu mówicie o jakichś szczegółowych już rozwiązaniach, ja rozumiem, że to dopiero byłoby wypracowane, ale czy jest pole do rozmów, czy chcecie rozmawiać pole do rozmów w ogóle jest o konstytucji? Warto by było może w niektórych sprawach konstytucję zmieniać, ale choćby ubiegły rok pokazał, że każdy znowu myśli po swojemu. Proszę zwrócić uwagę. A to może trzeba się spotkać Ludowe i pokazać, jak i się myśli. Platforma Obywatelska, wszystkie partie opozycji w poprzednim parlamencie chciały zmienić konstytucję, jeśli chodzi o ochronę lasów państwowych, o których tak Prawo i Sprawiedliwość głośno krzyczało. Ja sam nawet złożyłem podpis pod referendum, że chcę, podpis pod tym, żeby lasy państwowe nigdy nie były prywatyzowane. I co? Jaki był wynik głosowania w Sejmie? Otóż posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli tej zmiany w Konstytucji. To, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi tylko o to, żeby ludziom mówić, tu łapiemy króliczka, ale nigdy nie chcemy go złapać. Taka jest prawda. To jest przykre to, co mówię, ale taka jest rzeczywistość. Ja wiem, my z PSL-u mieliśmy ostatnio małe poparcie, bo my, drodzy państwo, mówimy prawdę ludziom i nie gramy na emocjach. A dzisiaj niestety to, co mnie najbardziej boli, sprawdza się powiedzenie Czerepacha, który mówił do Dudy, panie Duda, w polityce nie liczą się fakty, w polityce liczą się emocje. I z tego Prawo i Sprawiedliwość dobrze korzysta. Ale kończyć. Tak silnej i dobrej Polski nie zbudujemy. Ja bym chciał króciutko, bo pani zadała pytanie, ja myślę, że jest pole merytoryczne, pole do rozmów o zmianie Mówimy konstytucji. O merytorycznym. Natomiast nie ma atmosfery do tej zmiany. No, po prostu dzisiaj emocje grają taką rolę, że dzisiaj merytorycznie jest trudno nad takimi ważnymi lustro, sprawami dyskutować. To jest to, co my się cały czas uśmiechamy. Społeczny i głęboki ruch. My też, ale musimy... Szkoda, że tylko do siebie. Musimy kończyć, proszę państwa. Pole do rozmów jest merytoryczne. Może i atmosfera się znajdzie. Musimy kończyć. Dziękujemy państwu i bardzo. To była radiokonferencja. Do usłyszenia. www.radiopik.pl